Dzień dobry, Anna Trenowska. Rozpoczynamy piątkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Serdecznie zapraszam. Już ponad 80 kierowców straciło prawo jazdy na okres 3 miesięcy w powiecie ostrowieckim za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km na godzinę. W grupie tej znaleźli się także recydywiści, którym przedłużono ten okres na kolejne 3 miesiące. Tylko podczas ostatniego weekendu zatrzymano 4 prawa jazdy za to wykroczenie. W trakcie tych działań również zatrzymaliśmy 4 prawa jazdy kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli dopuszczalną prędkość powyżej 50 km na godzinę. Natomiast od początku wejścia w życie tych przepisów właśnie mówiących o zatrzymywaniu praw jazdy, które weszły w maju, w sumie nasza policja zatrzymała 80 praw jazdy za przekroczenie właśnie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km. Największy przedział prędkości, jaką kierowcy przekraczają w tych przypadkach, to jest od 52 km do 60. Oczywiście zdarzają się również przypadki, kiedy kierowca przekracza dopuszczalną prędkość powyżej 50 km w terenie zabudowanym ponad 100 km, ale są to jednostkowe przypadki. Najwięcej piratów drogowych ostrowiecka drogówka łapie na drodze do Waśniowa, choć również zdarzają się zatrzymania w samym Ostrowcu. To znaczy praktycznie wszędzie kierowcy przekraczają tą prędkość. Oczywiście najwięcej jest na drodze wojewódzkiej W751 Ostrowiec Waśniów. Na tej drodze najwięcej było przypadków przekraczania prędkości. Są tam takie proste odcinki, gdzie mimo iż nie ma w pobliżu zabudowań, jest to obszar zabudowany. Sporo praw jazdy zatrzymujemy również na drodze krajowej nr 9 od Miłkowa do Nietuliska. Zdarzają się również przypadki przekraczania prędkości na terenie miasta, na różnych ulicach. Oczywiście tam, gdzie jesteśmy w stanie ujawnić te przypadki, ujawniamy. Nie wszędzie jesteśmy, bo jest to niemożliwe, żebyśmy byli wszędzie, ale staramy się tak planować służbę, aby w miejscach, gdzie potencjalnie kierowcy mogą przekraczać tą prędkość, był patrol w godzinach, kiedy właśnie dochodzi do tego typu przypadków. Kierowcy, którzy muszą przystąpić ponownie do egzaminu na prawo jazdy, mają duże problemy ze zdaniem praktycznej części, czyli jazdy z egzaminatorem po mieście. Nie zawsze stosują się do nowych przepisów, jeżdżąc według zasad, które już od wielu lat nie obowiązują. Oni też przystępując do egzaminu tego ponownego, ci, którzy się przygotowują do tego egzaminu, to im bardzo łatwo. Natomiast ci, którzy przychodzą, powiedzmy tak, z marszu, powiem prosto, jest im trudno. Dlaczego trudno? Po pierwsze, złapie ich rutyna i nie przestrzegają tych takich podstawowych elementów. Takich elementów jak to, że przy znaku drogowym stop na przykład, że ma obowiązek się zatrzymania pojazdu. Często mylą, gdzie to zatrzymanie powinno być. I zatrzymują się przed znakiem drogowym, prawda? A przepis wyraźnie mówi, że zatrzymujemy się na skrzyżowaniu w miejscu widocznym. Ale jeżeli jest linia poprzeczna, to przed linią. Niestety zdarzają się również kierowcy, którzy pomimo wcześniejszego zatrzymania prawa jazdy nadal korzystają z samochodów. Zdarzały się takie przypadki. Na naszym terenie było to 2 sztuki, gdzie kierowca mimo już zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy ponownie został zatrzymany w trakcie jazdy. Oczywiście tutaj już nie musiał przekroczyć tej prędkości. Wystarczyła sama jazda. W takim przypadku przekazujemy informację do starosty o zatrzymaniu kierowcy, który miał okres zakazu kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy. W tym przypadku starosta przedłuża do 6 miesięcy okres zatrzymania uprawnień. Dodatkową konsekwencją w tym przypadku jest mandat w wysokości 500 zł za brak uprawnień do kierowania. Oczywiście, gdy nie mamy możliwości przekazania pojazdu, taki pojazd policjant może również scholować na parking strzeżony, co również podwaja koszty, ponieważ koszt takiego holowania jest ponad 400 zł. Prezydent miasta Jarosław Górczyński spotkał się z uczestnikami konferencji szkoleniowo-naukowej pod tytułem Skarby Przyrody Regionu Świętokrzyskiego, Ochrona i Pielęgnacja Drzew Pomnikowych, którzy do naszego województwa zjechali z całej Polski.
Wszyscy goście należą do Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, a w naszym regionie pojawili się na czele z prezes Barbarą Stępień. Stowarzyszenie to istnieje już od ponad 25 lat. Zajmuje się popularyzacją wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczeniu dla życia człowieka. Członkowie stowarzyszenia to grupa ludzi złożona ze specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Nasze stowarzyszenie istnieje od 25 lat i właściwie takim przesłaniem kultowym jest to, żebyśmy chronili, propagowali wiedzę na temat zieleni, wszystkich metod, które są stosowane na temat, w kwestii takiej, żeby tę zieleń zachować, żeby wszystkie zabiegi, które są wykonywane, służyły właśnie temu celowi, żeby ta zieleń nam towarzyszyła jak najdłużej. Jest to, tak jak powiedziałam, stowarzyszenie ogólno, może powiedziałam na początku, że to jest polskie stowarzyszenie, i które skupia członków z całego kraju. I z różnych dziedzin, z różnych branż, których celem jest właśnie to, żeby tę zieleń chronić. Skupiamy w swoich szeregach członków, którzy są pracownikami administracji samorządowych, wykonawców bezpośrednio zajmujących się pielęgnacją zieleni, architektów krajobrazu. I takie wyjazdy, które właśnie mamy zaszczyt gościć tu w regionie świętokrzyskim, służą inspiracją nam do tego, żeby nas właśnie rozwijać w kwestii pielęgnacji zieleni, aczkolwiek też jest to coś, co służy wymianie doświadczeń. Służymy swoimi doświadczeniami w tej kwestii, gdziekolwiek się znajdujemy, zawsze jest to spotkanie, które ma na celu wymianę doświadczeń. Prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński podczas spotkania z gośćmi podkreślał, że nasze miasto stara się, by było jak najbardziej zielone. Dlatego ważne jest nasadzenie drzew. I proszę wierzyć, że przywiązuję właściwą wagę do ochrony przyrody. Miło mi było swego czasu, kiedy wspólnie ze współpracownikami podjęliśmy taką decyzję, aby jak tniemy 100, to nasadzamy 1000 drzew. I taki program jest realizowany i tak jak Państwo widzicie, nasz park miejski, otoczenie. Ostrowiec jest miastem zielonym, jest miastem przyjaznym, ale nie znaczy, że nie będzie jeszcze bardziej przyjazny, jeszcze bardziej zielony. Tych terenów nam brakuje, mamy tutaj duże zapotrzebowanie na rozrywkę, na wypoczynek. No dzisiaj świat idzie w tym kierunku. Mamy świetne obiekty Mosfiru na Gutwinie. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję być, zobaczyć, ale to też taka perełka, jeżeli chodzi o przyrodę, jeżeli chodzi o zagospodarowanie. Więc mogę Państwa zapewnić, że tego typu tematy są mi bliskie. Na temat problemów z ogłodnieniem drzew nie chciałbym mówić, bo Państwo jesteście specjalistami. Ja się tego pilnuję, a nasi mieszkańcy pilnują mnie bardzo. Więc temat jest żywy. Trzeba to robić we właściwy sposób, we właściwym czasie i umiejętnie. W Ostrowcu postawiono na ekologię. Taką tezę postawił prezydent Górczyński, podkreślając, że w budżecie zawsze są na ten cel pieniądze, a wiele podległych mu instytucji ma za zadanie dbać o tereny zielone i rekreacyjne miasta. Dobrze by było, żebyśmy mieli jeszcze więcej miejsc rekreacyjnych, miejsc zielonych i o to będziemy starali się dbać. Przeznaczamy z budżetu miasta coraz większe pieniądze na Zakład Usług Miejskich. W ten sposób likwidujemy trochę bezrobocie, ale z drugiej strony dbamy o to wspólne nasze otoczenie. Do tego wpisuje się świetnie Centrum Integracji Społecznej, które uzupełnia Zakład Usług Miejskich, więc myślę, że to są właściwe kierunki. Brakuje takich miejsc zielonych jeszcze w mieście, chociaż z drugiej strony osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają do Ostrowca Świętokrzyskiego, pokazują, że w innych miastach jest dużo gorzej pod tym kątem i chwalą Ostrowiec jako miasto zielone, przyjazne. My nie zawsze chcemy to dostrzec, nie zawsze chcemy o tym mówić. W opinii gości zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Chirurgów Drzew w naszym kraju poziom świadomości ekologicznej z roku na rok staje się coraz wyższy. Świadomość, przede wszystkim jest to kwestia mentalności ludzi, prawda? Tak samo jest to dodatkowe zagadnienie, czyli zasobność kas miejskich. Ja jestem, niezależnie od tego, że jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, jestem pracownikiem samorządowym, który zajmuje się tymi zagadnieniami od wielu lat i wiem, z czym się borykamy. W zależności od tego, jakie mamy fundusze, jakie mamy możliwości finansowe, jest łatwiejsza i szersza możliwość realizacji tych rzeczy, które chcielibyśmy zrobić.
Przez blisko 2 tygodnie na basenie Rawszczyzna odbywała się coroczna przerwa technologiczna, czyli okres remontów i porządków w ostrowieckim kompleksie pływackim. Większość działań mających na celu modernizację pływalni może być realizowana jedynie wtedy, gdy w basenach i urządzeniach technicznych nie ma wody. W przerwie technologicznej dokonano prac malarskich w szatniach, przegląd armatury sanitarnej, a także remonty specjalistyczne, np. mycie i dezynfekcja filtrów, zbiorników przelewowych i całych obiegów wody, przegląd i konserwacja rozdzielni elektrycznych, a także aparatury sterowniczej i siłowej. Najważniejszą zmianą dla klientów jest całkowita wymiana wody oraz mycie i dezynfekcja wszystkich niecek basenowych, wypłyceń oraz pomostu ruchomego. Dzięki tym działaniom od poniedziałku wszyscy amatorzy wodnych atrakcji będą mogli pływać w świeżej wodzie spełniającej najwyższe wymagania pod względem czystości. Mamy czyściusieńką wodę w basenie. Tutaj dla naszych telewidzów i mieszkańców miasta, żeby była jasność, to nie jest tak, że nalewamy wodę raz do roku i ona w tym basenie jest i nic się nie dzieje, tylko przechodzi przez stację uzdatniania. My codziennie dopuszczamy świeżą wodę. Jest to uzależnione od frekwencji na basenie i zgodnie z normą DIN-owską, to jest niemiecka norma, jest to 50 litrów na jednego uczestnika basenu. I takie nazwijmy to dolewki robimy w nocy. Także ta woda jest codziennie świeża dopuszczana. Można założyć, że w ciągu 20-30 dni teoretycznie niemalże całą wodę w basenie wymieniamy. Woda zaczęła być nalewana już po sprzątaniu, porządki zewnętrzne dalej trwają. W poniedziałek zaczęliśmy napełniać nieckę. Od wczoraj niecka już jest pełna, zaczęło się podgrzewanie wody. No wodę, jaką dostajemy, wiadomo, ona ma rzędu od 12 do 14 stopni. Taka mniej więcej jest temperatura. Na dzień dzisiejszy woda ma już około 20 stopni. Także tutaj to jest takie wąskie gardła. Kwestia spuszczenia wody kilka dni, napełnienie kilka dni, nagrzewanie kilka dni. Ale prace bardzo sprawnie przebiegły. No, w tym roku, no wiadomo, zmywanie, prace wszelkiego typu związane ze zbiornikami przelewowymi, z uzupełnianiem filtrów na podbaseniu. Prócz tego w tym roku, ponieważ system pomiaru czasu już tutaj na pływalni jest 11 lat, w związku z tym przewody transmisyjne są już lekko zużyte, czyli są utlenione z uwagi na temperaturę. Na co dzień tutaj panująca jest rzędu 29 stopni. Wilgotność, do tego dochodzi opary chloru, mimo że są wyciągane przez wentylację, ale zawsze coś tam zostanie, dlatego te przewody pracują w bardzo trudnym środowisku. Mamy zrobione wszystkie przewierty na platformie startowej, z tego względu, żebyśmy nie mieli żadnych problemów przy realizacji zawodów. Tak jak tu już Pan wspomniał, 14 w poniedziałek ruszamy z normalnym funkcjonowaniem, prócz tego obowiązkowa nauka pływania klas drugich, klasy trzecie. W tym tygodniu nasi instruktorzy chodzą po szkołach, edukują młodzież, jak powinni się zachowywać na basenie, jak powinni być ubrani, co powinni z sobą mieć na tego typu zajęcia, żeby młodzież nie była zaskoczona. Wiadomo, że zdecydowana większość tej młodzieży na basenie nieraz już była, ale przypuszczam, że mogą być jednostki, które dopiero pierwszy raz przyjadą na naukę pływania. W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Historyczno-Archeologiczne zaprasza na sesję popularno-naukową pod hasłem Skarby Ostrowieckiego Muzeum. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 13 września o godzinie 15 w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Na sesji zostaną omówione znaleziska gromadne monet oraz zabytków archeologicznych znajdujące się w zbiorach ostrowieckiej placówki. Wśród nich m.in. depozyty krzemiennych siekier i miedzianych ozdób z Chrzczonowic i Przełszyna, skarby rzymskich monet z Nietuliska i Chmielowa, monety piastowskich z Karczmisk oraz polskich i obcych nowożytnych monet z Niemienic, Smykowa i Kunowa. Podczas spotkania po raz pierwszy zostanie zaprezentowany skarb XVII-wiecznych monet odkryty w 2012 roku w Denkowie. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam w poniedziałek o stałej porze. Do zobaczenia.